W dzisiejszym odcinku omówimy kody błędów w zakładce Diagnostyka. Do okna kody błędów możesz przejść klikając zakładkę Diagnostyka, Kody Błędów lub korzystając ze skrótu F2. Sterownik posiada zaawansowany system samodiagnozy, pozwalający na wykrycie i zapamiętywanie błędów pojawiających się podczas pracy oraz określenie warunków, przy których wystąpił błąd. Ramki zamrożone. Najważniejsze błędy posiadają swoje kody świetlne, które są wyświetlane na panelu kierowcy z wykorzystaniem diod poziomu gazu. Pamiętaj, lista kodów błędu, kod, opis, kod świetlny dostępna jest w pliku plinstrukcjaużytkownika.pdf. W oknie wyświetlane są zarejestrowane kody błędów oraz kod błyskowy, opis, ilość wystąpień, ostatnio, czas od ostatniego wystąpienia, bieżący. Informacja, czy błąd aktualnie występuje, ramka, zamrożona ramka dla pięciu ostatnich błędów, akcja, która zostanie wykonana w momencie wystąpienia błędu. Po zaznaczeniu wybranego błędu na dole okna, pokazuje się zamrożona ramka zawierająca wartości wybranych parametrów pracy w momencie wystąpienia błędu. Zamrożona ramka jest zapisywana tylko dla jednego błędu z grupy, jeśli wystąpiły one w tym samym czasie. Pamiętaj, w przypadku sterowników SAM, przy pojawieniu się błędów E017, E018 oraz E024, w oknie kodów błędu należy sprawdzić sam czujnik temperatury oraz czujnik ciśnienia CCT6D, czarny czujnik cyfrowy, będący modułem pomiarowym mierzącym również temperaturę reduktora. W przypadku innych sterowników z rodziny Nevo Sky stosowany jest analogowy czujnik ciśnienia CCT6 szara obudowa, więc taka sytuacja nie występuje. Aby skasować aktualne błędy sterownika gazowego należy nacisnąć przycisk kasowanie błędów bądź Alt F2. Natomiast aby odczytać błędy ze sterownika należy wcisnąć przycisk odczytaj bądź Alt F3. W oknie akcje znajdują się reakcje sterownika gazowego w momencie wystąpienia danego błędu. Dostępne akcje to brak sygnalizacji, nie powoduje przejścia na benzynę, przełączenie na benzynę oraz przełączenie na benzynę z autopowrotem na gaz. W ostatnim przypadku w momencie wystąpienia błędu system przełączy się na benzynę, po czym po ustaniu warunków błędu automatycznie wróci na gaz. Pamiętaj, w przypadku podwójnego kliknięcia na błąd w tabeli zarejestrowanych błędów, otworzy się okno akcji, przewinie do wybranego błędu oraz pokoloruje jego ramkę na kolor granatowy. Jeżeli dla jakiegoś błędu przypisana jest akcja, która według producenta może spowodować błędne działanie systemu gazowego, to ramka wokół błędu będzie miała kolor czerwony. Pamiętaj, system ekspercki Sky cały czas czuwa nad poprawnością ustawień. Wykryje niezgodne ustawienia i pomoże rozwiązać problemy. Z każdym wydaniem programu System ekspercki Sky ma rozszerzoną bazę wiedzy, aby pomagać w kalibracji aut. Program Nevo Sky automatycznie przełączy się na stronę kody błędów, jeśli po podłączeniu do sterownika występują błędy. Możesz to zmienić w menu opcje. Znajdziesz przełącz na stronę błędów po podłączeniu. W przypadku pojawienia się błędów w sterowniku na panelu bocznym pojawia się sygnalizator w postaci pomarańczowego trójkąta. Klikając lewym przyciskiem myszy, błędy zostaną odczytane i zostaniesz przeniesiony na stronę kody błędów. Klikając prawym przyciskiem myszy, wysłane zostanie polecenie kasowania błędów bez przechodzenia na stronę kodów błędu. Jak widzisz, system samodiagnozy nieustannie wskazuje odpowiednią ścieżkę działania.